Poproszę jeszcze o przeczytanie stanowiska Giżyckiego Towarzystwa Gospodarczego, które odniosło się również do tego studium. Proszę o odczytanie, kolego. Szanowna Pani Burmistrz, Szanowni Radni Miasta Giżycko, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, chcemy podzielić się z Państwem kilkoma uwagami na wyżej wymieniony temat. Wśród wielu zmian planowanych w naszym mieście proponowane są duże zmiany w centrum miasta, a mianowicie między innymi budowa sklepów wielkopowierzchniowych powyżej 2000 m2, przeprawy mostowej nad kanałem Łuczańskim o charakterze ruchu pieszo-rowerowego, przedłużenie ulicy Kolejowej, obwodnica Giżycka bez bezpośrednich zjazdów do miasta, przebudowa mostu na trasie Giżycką-Rągowo, ulica Moniuszki oraz wiele innych zmian. Proszę Państwa, po szerokiej konsultacji z mieszkańcami Giżycka, między innymi ludźmi prowadzącymi działalność gospodarczą, uważamy, że studium zostało opracowane przez zespół ludzi, którzy nie zapoznali się z charakterem miasta Giżycka. Autorzy nie mają podstawowej wiedzy, że nasze miasto już posiada dużą ilość sklepów wielkopowierzchniowych, a w budowie jest około 15 tysięcy m2 powierzchni handlowo-usługowej budowanej przez naszych mieszkańców z własnych środków, o czym Państwo doskonale wiedzą. Kolejnym spostrzeżeniem jest brak planowanego mostu zastępującego most obrotowy. Proponowana obwodnica nie może dzielić miasta, ponieważ jest obwodnicą tylko z nazwy. Powinna mieć charakter alei głównej, biegnącej przez miasto, zapewniającą zjazdy mieszkańcom do każdej części miasta. Przesunięcie szlaku żeglugi z kanału Łuczańskiego poza miasto przyczyni się do zmniejszenia atrakcyjności turystycznej miasta. Ponadto proponowany most do przebudowy wybudowano w okresie kadencji obecnych władz miasta. Uznanie za pomnik przyrody topoli, która jest chwastem, lub obiektów zabytkowych, które nie istnieją, nie warto komentować. Oczywiście można zawsze polemizować, ale nie o to chodzi nam wszystkim, lecz o dobro wspólne naszych mieszkańców. Wnosimy w imieniu części giżyckich mieszkańców o niezmienianie pochopnie wcześniejszych planów miasta i ponowne opracowanie strategii, która będzie służyć dla miasta turystyczno-przemysłowego wraz z rzeczywistymi potrzebami naszych mieszkańców. Z poważaniem, zarząd i członkowie Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Postscriptum. Życzymy refleksji nad wyżej wymienionymi problemami w czasie wakacyjnego wypoczynku.